popełnił błąd. Adamowicze teraz, tak, złe tak, zeznania, tak. Które nie odzwierciedlały tego, ile ma oszczędności pochodzących od dzieci, ale dzisiaj do tych nowych zarzutów, które stawia, są wynikiem postępowania karno-skarbowego, no, nie chcę tego komentować. Podobna sytuacja? Mieliśmy sprawę dotyczącą chyba, że nie wpisał do oświadczenia majątkowego kilku mieszkań, tak? Tak, to chyba się zajmowało. Długo jedna sytuacja, że jakieś pożyczki, to też jest liderowidz od Ciarków. Ja rozumiem, że tam pan Adamowicz ma mnóstwo kont bankowych i sam się w tym trochę gubi. Ponad 31 lat. Tak, gdzie ma jakie pieniądze, ja rozumiem, że tam dziadkowie wręczają jego dzieciom ogromne prezenty rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych i można się w tym pogubić, no ale kiedy jest się osobą publiczną, kiedy jest się na świeczniku, no to trzeba takie rzeczy pilnować, potem tłumaczenie, że czegoś się nie wiedziało, coś się przegapiło, no to po raz kolejny mamy próbę robienia z nas, mówiąc krótko, no robienia z butelkę, tak? Nabijania z butelkę, że ja nie potrafię tego zrozumieć i nie, szczerze mówiąc, tego typu tłumaczenia polityków, że oni czegoś nie wiedzieli, to sprawiają, że czuję się, że traktują mnie jak idiotę, tak? Że ja uwierzę niezbyt poważne tłumaczenie, tak jak teraz właśnie parę dni temu pan Adamowicz tłumaczył, że to tam te prezenty, o których wspomniałem, że stąd się dużo pieniędzy wzięło w jego rodzinie, no bo dziadkowie mieli tyle pieniędzy, żeby swoim wnuczkom przekazać. Ja pamiętam, jak się tłumaczył z Pawłem Miernowak z bardzo drogiego zegarka, że mu rodzina sprawiła na urodziny. Słysząc takie tego typu tłumaczenia, ja od razu mi się zapala lampka, że coś w Ameryce ludzie tam mają dosyć bogactwa, odbierają sobie życie. Platforma Obywatelska w program wyborczy na wybory samorządowe. 21 października już niedługo, wtedy ma być konwencja, pierwszy prawdziwy sprawdzian, czyli wybory samorządowe i tam przygotowany program Platformy Obywatelskiej. Dla opozycji i dla Prawa i Sprawiedliwości ma pokazać się poparcie polityczne na poziomie lokalnym, a Platforma chce się wybić swoim nowym programem wyborczym dla samorządów. Dużo by musiała włożyć pracy w to, biorąc pod uwagę, że część polityków ma jednak trochę problemów. Znaczy tam problemy z personaliami w Platformie to jedno, ale rzeczywiście słabość programowa Platformy to jest jeden z tych głównych zarzutów wobec tej partii. Te dzisiejsze notowania rzędu 20% i deklasacja ze strony Prawa i Sprawiedliwości niedawno rządzącej partii pokazują, że ta jakby strategia bycia totalną pozycją no po prostu się nie sprawdziła. Kontestowanie wszystkiego, wychodzenie na ulicę w każdej nawet najbardziej błahej sprawie, no trochę to już ludzi nudzi i czekają na jakieś propozycje. Ja tylko przypomnę politykom Platformy Obywatelskiej, że tą taktykę totalnej opozycji bardzo długo stosował Prawo i Sprawiedliwość. Dopiero kilka miesięcy przed wyborami zrozumieli, że nie tędy droga i zaczęli proponować 500+. Słynna niebieska teczka. Tak, no tam niewiele nie było, jak się potem okazało, ale rzeczywiście... Z początkiem października mamy 4 tak naprawdę ustawy już wchodzące w życie. No tak, ale... Wiek emerytalny. No tak, tylko że pamiętamy, że to były gotowe projekty ustaw, nad którymi potem dzielnie pracowała koalicja, znaczy partia rządząca. No ale nie wnikając, czy tam coś było, czy nie było, jednak jakieś konkretne propozycje były. Było 500+, była godzinowa stawka... jeśli chodzi o minimalną pensję. Więc jakieś te propozycje już były odnoszące się do jakichś konkretnych potrzeb ludzi, odpowiadające na pewne zapotrzebowanie społeczne. A Platforma Obywatelska, no dziś nie ma. Propozycje, które od czasu do czasu się pojawiają, tam głośno było o tych propozycjach w Krynicy, tak, które miały szumnie ogłosić dla przedsiębiorców. No to było jakieś kuriozum, które gdzieś tam prześlizgiwało się zupełnie po powierzchni zjawisk. Ale wciąż najbardziej głośno jednak brzmi ta obietnica cofnięcia przynajmniej części rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości, to jeszcze pochodzi ta wypowiedź chyba z 2015 roku. Taka podstawa programowa Platformy Obywatelskiej, możliwa do ściągnięcia z internetu w formie pliku PDF. I tam jest taki zapis, że trzeba cofnąć złe reformy i złe rozwiązania wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy to dalej będzie tak wyglądało? Czy w ogóle Platforma stworzy program, o którym mówi od lat Wojciech Wybranowski? No właśnie, dobrze pan redaktor wspomniał o tym programie, o którym mówimy od lat. To popytają wszyscy tak naprawdę. Tomek też, że słyszymy o tych propozycjach programowych Platformy, o których nic nie wynika, tak naprawdę też roku były dwie czy konwencje. Terminowe miała być cała seria. Co skończyło się tym, że IPN zlikwidujemy. Tak, i to jedyne scenariusz, który słyszeliśmy od Platformy Obywatelskiej, to, że zlikwidujemy IPN, zdaje się, zlikwidujemy Senat, ICBA, prawda, a w ogóle to jesteśmy za przyjęciem uchodźców, ale nie jesteśmy za przyjęciem uchodźców, a potem znowu jesteśmy za przyjęciem uchodźców. Utrzymamy 500+. Ale nie utrzymamy 500+.
Ja myślę, że z tą konwencją programową Platformy Obywatelskiej będzie tak jak z tymi deklaracjami, czyli wiele hałasu o nic, burza w szklance wody, czyli usłyszymy jakieś deklaracje, które tak naprawdę nie będą szły żadne konkretne projekty. Bo gdyby zapytać Platformę Obywatelską dzisiaj, jeżeli chcecie cofnąć rozwiązania przygotowane przez PiS, to co w zamian? I będziecie mieli Państwo rozłożone ręce, tak? Tak jak w przypadku ustaw sejmowych, kiedy Platforma Obywatelska deklarowała, że po wakacjach przedstawi własne projekty ustaw reformujących sądownictwo, przedłoży je prezydentowi i nie pokazała ich do tej pory, z wyjątkiem jednego znanego od miesięcy projektu Justitii, nie Platformy Obywatelskiej. Natomiast pierwszym punktem programu Platformy Obywatelskiej, który powinna przedstawić na konwencji samorządowej, jeżeli chciałaby w ogóle powalczyć o głosy wyborców, czy byłoby tak oczyszczenie własnych szeregów, czyli zdecydowane, radykalne odcięcie się od Hanny Gronkiewicz-Waltz, którą dzisiaj niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej jeszcze próbowali bronić, odcięcie się od Hanny Zdanowskiej, o której jeszcze niedawno politycy Platformy pisali na Twitterze murem za Hanną, mimo że znowu usłyszała kolejne zarzuty prokuratorskie. Jeżeli tego Platforma nie zrobi, no to będzie miała problem z uzyskaniem. Ja myślę, że ta ucieczka programowa do przodu jest jednak Platformie potrzebna, ale przede wszystkim potrzebna jest też konsekwencja Platformie, no bo zmieniając co tydzień zdanie w różnych kwestiach, no naprawdę nie robią z siebie poważnej partii i tak naprawdę są tylko obiektem kpina, nie poważnej debaty na temat ich pomysłów. Tak? A ja bym polemizował z tym, czy będzie wiele hałasu o nic, bo hałas zapowiada się, ponieważ dzisiaj poznaliśmy rano ze sprawą porannej rozmowy na naszej antenie, jesienno-zimowe plany Nowoczesnej, tak mówi polityk Nowoczesnej, Paweł Rabiej. No, trzeba się przygotować, mówię to jako opozycja, na to, żeby mieć na tę jesień dobre buty i ciepłe płaszcze, bo boję się, że będziemy musieli protestować mocno przeciwko tym propozycjom, które zaproponował do ustroju sądów pan prezydent. I Tomasz Baczak. No cóż, politycy opozycji powinni wreszcie zrozumieć, że trochę już zdezawuowali oni to politykę marszową, tak, że protestowanie przeciwko rozwiązaniom różnym. Ja rozumiem, że są to czasami takie sytuacje, taka sytuacja miała miejsce w lipcu, że rzeczywiście propozycje Prawa i Sprawiedliwości były na tyle niebezpieczne, że no, to wymagało jakiejś reakcji ze strony opozycji i części społeczeństwa, ale nie da się wyprowadzać ludzi na ulicę non-stop, cały czas trzymać ich pod bronią w stanie mobilizacji, no bo to po prostu jest kontrskuteczne, tak. Już ten potencjał manifestacyjny, mam wrażenie, trochę kot wyczerpał i te ciągłe mobilizacje społeczne sprawiły, że no to zresztą o frekwencjach pokazywała, że coraz mniejszy entuzjazm do tego jest, tak? Więc ja bym tu proponował jednak opozycji skupić się na kwestiach programowych. Tylko no, dramat opozycji polega trochę na tym, przynajmniej tej z okolic Nowoczesnej Platformy, że to jednak są formacje liberalne, tak? Kwestiami programowymi Prawo i Sprawiedliwość, jak się wydaje, można tylko od lewej strony zajść i przelicytować po prostu Prawo i Sprawiedliwość na propozycje prospołeczne. Mam wrażenie, że mentalnie ludzie, i w Nowoczesnej to już w ogóle nie mówię, no bo to są jakby jakieś sieroty po Leszku Balcerowiczu, więc to tam raczej nie spodziewam się jakiegoś prospołecznego myślenia, ale także w samej przecież Platformie nie brakuje dawnych działaczy KLD, ludzi, którzy wychowali się na niezbyt wyszukanej wersji liberalizmu. I trudno od nich oczekiwać, że dziś stworzą jakąś alternatywę programową dla Prawa i Sprawiedliwości. Ta alternatywa, no mówię, musi mieć silnie prospołeczny, silnie socjaldemokratyczny charakter, żeby jakoś tam stać się atrakcyjną dla społeczeństwa. Taką alternatywę proponuje prezydent Jacek Karnowski, wspomniany wcześniej już w tygodniku w sieci Prawdę, pisze tak o prezydencie, jego działaniach. No i ta nieznośna, pachnąca tuskizmem maniera stawiania się po środku, niezależnie od tego, co naprawdę jest na skrzydłach. Przecież to był lider Platformy. Przez 7 lat oszukiwał Polaków zmianami, obiecując determinację, ale nie rewolucję. Te frazy, że mówimy nie lewicy i mówimy nie prawicy, znane są Polakom do bólu i wiemy, że do niczego nie prowadzą. I teraz stawiam pytanie za Jackiem Karnowskim. To wszystko wymusza postawienie tego pytania. Czy Andrzej Duda zaciąga obozowi patriotycznemu hamulec w próbie złamania postkomunistycznych sitw i patologii, czy obóz dobrej zmiany za sprawą prezydenta doszedł do granicy zasadniczych zmian w państwie? Wojciech Wybranowski. No, bardzo, bardzo trudne pytanie stawia Jacek Karnowski i mam wrażenie, że jest to pytanie z tezą. Natomiast ja uważam, że siłą prawicy i również obozu dobrej zmiany było to, że skupiła wiele różnych środowisk i wiele różnych prądów, które umiały się do tej pory sam porozumiewać i dyskutować. Od Gowina, począwszy przez radykalnych, zatwardziałych prawicowych konserwatystów. I było widać to również w kampanii wyborczej i prezydenckiej i
parlamentarnej, że udaje się te skrzydła od lewego do prawego, jak w Platformie za dobrych czasów Platformy, łączyć i wykorzystywać to, co... Choć wicepremier Gowin już wystawia kandydatkę do wyborów w Krakowie, wbrew temu, co mówi Prawo i Sprawiedliwość. Jest to element politycznej gry. I przekomarzają się państwo na Twitterze. Jest to element gry politycznej, jakiejś negocjacji. Na pewno każda ze stron budująca obóz obrony będzie chciała wytrakować jak najwięcej. I to wystawienie kandydatki Gowina w Krakowie, w mocnym mieście Gowina, jest też takim elementem dyskusji, negocjacji. Natomiast ja sądzę, że na pewno w 2019 i 2020 roku nie będziemy mieli do czynienia z żadnym podziałem na prawicę. Andrzej Duda nie będzie budował swojego własnego obozu. Ja się cieszę, że prezydent i Jarosław Kaczyński, wbrew spekulacjom wielu mediów, potrafią ze sobą się jeszcze rozmawiać i idą do przodu. No Jezu, może wolniej niż na początku, ale idą do przodu. Czy Andrzej Duda zaciąga obozowi patriotycznemu hamulec w próbie złamania postkomunistycznych sitw i patologii, czy obóz dobrej zmiany za sprawą prezydenta doszedł do granicy zasadniczych zmian w państwie? No jeżeli może... nawet jestem hamulcowym dobrej zmiany, to tylko do dobrej zmiany wychodzi na plus, bo jeżeli uznamy, że Andrzej Duda jest takim elementem tej samoograniczającej się rewolucji, no to tak naprawdę robi dobrze obozowi dobrej zmiany, bo te radykalne kroki, które podejmuje Prawo i Sprawiedliwość w różnych obszarach, no umówmy się, że tak jak mówiłem o tym stanie cały czas czuwania tej strony liberalnej, tak też ten cały czas ten żar rewolucji no nie może to płonąć i trzeba go czasami trochę ugasić. Nie da się przez 4 lata non-stop zmieniać Polski w sposób najbardziej radykalny. Czasami trzeba wiedzieć, kiedy przystopować i wyluzować. I tak naprawdę przychodzi czas chyba po tych 2 latach rządów, że te najbardziej radykalne zmiany już trzeba odłożyć trochę na bok. Jeżeli chce się je robić, no to już po ewentualnym zwycięstwie na drugą kadencję, tak? No bo dalej jakby wprowadzając chaos w państwie i narażając się na ataki przeciwników politycznych, no to tak naprawdę szkodzą sobie, tak? No bo wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość udało się Prawo i Sprawiedliwość... Dalej mam tylko 5 sekund. Dobra, to co kiedyś w Platformie, to znaczy połączyć różne grupy społeczne, różne interesy, no nie można tego zniszczyć, jeżeli chce się rządzić dalej. I na finał najnowszy sondaż Counter Public, Prawo i Sprawiedliwość 43%, Platforma 21%, Kukiz 15-13%, Nowoczesna 7%, PSL 6%, reszta partii nie wchodzi do parlamentu. Dziękuję bardzo. Tomasz Walczak, Super Express, Wojciech Obranowski, Tygodnik Rzeczy i Piotr Wąż. To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Dobrego popołudnia. Do widzenia. Reklama. Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. Dzień dobry i do widzenia, bo to nie mają nic do zaproponowania.